Dobra, czekajcie, oglądamy, oglądamy. Co i tam pieprzyli? A, kto przeszedł? Radzą w konfrontacji z Fagatą. Sprawdźmy, ale najpierw zasubskrybuj kanał i pamiętaj, oglądasz na własną odpowiedzialność. Spartiatics! Sam trochę o tych, wiesz... Meduska będzie cringe, czy nie? Przekonywałeś w ogóle. I ja w sumie pomyślałam, że mega by mnie jarało, jakby chłopak położył mi się na kolanach i ja bym go mogła ululać jak baby. Wie, że się wiewał. To jest takie moje, wiesz, takie fantazja, ale trochę przyciężki jestem, więc... Ja dam radę, ja trenuję. Ja myślę, że ja cię nawet podniosę. Jesteś w stanie mnie podnieść? No chodź. Dzięki Hadarin za 5 lat. Dźwignę go. Dobra. No, mówiłam ci, że jestem silna. Esa. A teraz na kolanka. A teraz na kolankę. Chodź, chodź, no. Chodź, chodź. Mogę ci usiąść, ale tak. Ale dziwnie. Dziwnie w głowie. Widzisz, nie jest w ogóle ciężko. No, jesteś no jest leciutki jak małe baby. Ale ci mówiłem, że tak jakby, że posiadanie młodszego chłopaka, można powiedzieć, bardziej oddaje niż... No podoba mi się teraz to, teraz no, jak tak się siedzi na tych. Nie wiem, czy siedziałem kiedyś na bardziej wygodnych kolanach. Dałem ci kamień z wielkim love, no bo kwiaty szybko schną. I jedyne, co ci chciałem dać, to dla Fagaty kamień z napisem. No, jak było, powiedz? Bardzo, bardzo ładny głos. Dobra, uwaga, no? Słuchaj, mam takie zasadnicze pytanie do ciebie. Ciężko jak na razie. Jak patrzysz na ten kamień, jest tanio? Jest tak trochę, jakby ktoś nim zajebał komuś w łeb i był obkrwawiony cały. Ale jest tanio? No jest. Jest tanio. A jest dobrze? No nie tak. Jest tanio! To jest twój humor, nie? Nie. Taki typowo humor. Musisz być bardziej wygadana troszeczkę, bo wiesz, nie polega na... Kogo będzie chciał pobić w tym odcinku Meduska? Obstawiajcie. Ja mam podrywać chłopaków? Nie mają mnie podrywać. Zgadza się, ale wiesz... Nie, proszę, nie. Dzięki. Disa? O. Czekam na to. Ale Osek dał na Golibordę 5 zł. Ej, Sparta, grane z auta i ci się bardzo podobało. No. Sprawdzale z kiedy z auta mistrzostwa z Lomka? Zapewniam cię, grałem, grałem. Ci się. Tylko nie wstawiłem. Przeszedłem. Bardziej otwarta. 2000 temu. Chcesz mnie wykorzystać? Stawię jutro. Nie. Tak jak tamte dziewczyny do kontentu. Ja nigdy nie wykorzystałem. Ja jestem dobrym człowiekiem, nie krzywdzę ludzi. Rzeźbi, rzeźbi, ale dobrze rzeźbi. Nie chciałbym też jakby traktować ciebie jako narzędzie do zarabiania pieniędzy. Tak jak ty zrobiłaś ze Steve'u. Podobnie było? Strasznie jestem ciekawy, czym się tak jakby zajmujesz. Nie wiem, uprawiasz jakiś sport ekstremalny, oprócz, nie wiem, tam jakichś takich freakfightowych walek. Nie, udawaj, że zasypiasz, kurwa, jak on będzie gadał, bo to jest... Jako praca, główne takie zajęcie, hobby. A czy może poza tym, nie wiem, jeszcze na desce? Połóż się może na tej kanapie. Taki tam kitesurfing. Co tu się odpieprza? Może coś w tym stylu? Czy tak jakby zero kompletnie takich... Można powiedzieć, większych zainteresowań masz. Kurde, aż mi go żal, aż mi go żal. Czy właśnie może czymś takim, no wyśl się, proszę cię. Co? Nie, ale szkoda mi tego gościa. Szkoda, bo no, trochę zmieniliśmy. No. Ta, nagle im szkoda. Dobra, dzięki za rozmowę. Dzięki. Weź powiedz, żeby dodał mu otuchy trochę, żeby wychodząc był... Jakiś komplement. Powiedz mu coś miłego na koniec, żeby go podbudować troszkę. Bardzo fajnie się cię podnosiło. Jesteś lekki. Słyszałam, że tam jakąś spinę z kim miałeś. No coś tam się działo. To o mnie się biliście? O ciebie, tak. Mówił o tobie złe rzeczy. Piękna dyskredytacja twojego przyszłego. Jeszcze pięć, to po tym, dobra? Że nie zgadzam się z tobą. Blefowałem, poszło o Fagatę. Tylko gdzieś tam zaczepiał mnie. A co mówił? Nie, jestem typem donosicielem. To dobrze, że nie jesteś 60. No, to jest głębokie słowo, ale stanąłem w twojej obronie. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo cię polubiłem. Ja też brak, bro. Medi mi się... O jest. O jest. Słyszę, że nie jesteś 60. A to jest głębokie słowo, ale stanąłem w twojej obronie. A wiesz dlaczego? A kiedy on stanął w jej obronie? Bo cię polubiłem. Bo on teraz ściemnia chyba, co? Bo przecież było tak, że on się chciał pobić typa, bo mu podryw nie wyszedł. Nie interesuje mnie nic, tylko i chciał sobie ego odbić. Podbić. Dzięki. Ale Osek dał na Golibordę 5 zł. To proszę wstaw. Ale Seneksu. Bo wiekrzost przesiaduje nad kochanie smutki. Co? A, dobra, wstawię. Dzięki.
Medi mi się wydaje, że nie wziąłby pieniędzy. Nie, Adi, on nie. Chyba nie. On by wolał nawet ją zrobić randkę u siebie na streamach, nie? Na przykład, nie. Więcej by tam śmiesznie, że już nie kminimy, że kasa albo miłość, tylko ciekawe, czy bierze kasa. Ale to jest spoiler, bo nie zrobił tego live'a z nią, czyli przegra. Kasa czy zasięgi? O co chodzi z meduzą? O, patrzcie, patrzcie, gada o meduzie. Meduza chciał przyjąć, że tak powiem, pałeczkę takiego przewodniczącego wszystkich. Więc musiałem mu troszkę podciąć nóżki i sądzę, że mi się to udało. A czy to prawda, że coś tam brzydkiego o mnie mówiłeś, jak wyszedłeś? Że Meduza tak gadał. Co? Tak Meduza powiedział, tak Meduza gadał. Meduza aha, tak troluje. Powiedział. Ej, Wojtek, Meduza Gola tak Syry się odpala. O, już wkurwiony. No Meduza generalnie bardzo dużo rzeczy mówi. Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje, prawda? Także wiesz, no on też powiedział, że woli się przytulać, że woli w zapasy iść, także wiesz, no jak ktoś lubi się przytulać, no to pytanie, czy jest dobrym autorytetem. To chyba dobrze. Co? Nie rozumiem, o czym on mówi. Zdradziłeś swoją partnerkę. A co myślisz o zdradach, bo ja na przykład totalnie nie toleruję zdrad. Jak mam być szczery, no to zdarzało mi się. A uważasz, że to jest... OK? Nie, absolutnie. Też byłam zdradzona czasami przez chłopaka. Nie, absolutnie. I wiem, że to jest okropne uczucie, wiesz, że jakby to jakby na całe życie dziewczynie psujesz pewność siebie i ona potem już wchodząc w kolejny związek będzie patrzyła. On wygląda jak w ogóle nie rozumie, co się mówi, ten chłop, na nie? Na całe życie dziewczynie psujesz zobacz, pewność jak siebie się patrzy. I ona potem już jakby siedział na lekcji fizyki i tak co ta babka pieprzy? Znowu nic nie rozumiem. Wchodząc w kolejny związek będzie patrzyła na faceta. No nie zaufam mu nigdy w 100%. To jest takie głębokie teraz. Ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, bo ostatnio miałem takie doświadczenie, że byłem zdradzony i to nawet na wizji. Ty pierwszy zdradziłeś. Ale słyszałam, że to ty pierwszy zdradziłeś. Oczywiście, że tak. Chłop jest mistrzem logiki. Mistrz! Czyli Fagata co? Jesteśmy umówieni? Nie wiem, czy jesteśmy umówieni, bo może tutaj poznam zaraz miłość mojego życia. Nie mogę mieć takiego zamkniętego umysłu. Te same wapniaki tam są. Chciałem gdzieś tam Fagacie wbić do głowy, że kurde, Meduza jest nad nimi. Jak wygra ten gościu, z którym mam mieć potencjalną walkę... Łap butelkę. To przysięgam, nigdy się z tobą nie spotkam prywatnie. Ale opluła Meduzkę! Ale opluła Meduzkę! Faraon został zniszczony, ona go upluła. Ale w sumie no taka groźba z dupy trochę, co? Nie wiem, czy pamiętasz nawet. Mhm. O, pamiętasz? Pamiętam, no. Dobra, porozmawiam o randce. Ty zapłaciłeś za sushi. Wysłałaś mi Ubera do domu. Pomimo łatki, materialistki, oszustki i złego człowieka, postąpiłaś dobrze. Bo jestem taka, wiesz, sugar mami. Zapytaj, czy ma jakiś fetysz. Masz jakiś fetysz? Dużo mam fetyszy. Strasznie. A stopy? Nawet mam listę. Nie, nie lubię stóp. Ale na tą listę... Skoda, bo ja lubię. Mam listę. Czy może ci on wymasować stopy? Wy uwielbiacie te stopy, nie? A wymasowałbyś mi moje... Znowu o tych rozpieprzonych stopach. Stopy mam masować? Ogólnie stopy są śmierdzące, jak się chodzi cały czas. Moje też śmierdzą na tnie, że bardzo. Ja i on jest dziwny. No jest dziwny, no. To są fetysze, które spoko, właśnie zapisałem. Plucie, bicie, duszenie, ale... Nie czytać na głos, ale kurwa, to miała być tajemnica. Ale ja ciebie mam? Nie, ja ciebie. Muszę to przemyśleć, czy w ogóle chcę dalej uczestniczyć w tym programie. Nie uważasz, że jesteś... Obraził się. Koniec świata. Takim psem na baby? Jakbym miał z kimś iść w relację związkową, no to ja absolutnie na pewno... Przynajmniej trzy razy się zastanowię, zanim zdradzę. A. Ja pierdolę. Ci ludzie też złapanki są jak na Eurowizji, przysięgam. Co ty się odpieprza w tych programach? To ma żart. Absolutnie. No nie wiem, to taki żart. Nie, absolutnie. No nie, żart, nie. Bo by się nie zastanowił, tylko od razu zdradził. Jest oczywiste. Dla mnie to jest bardzo taki, wiesz, ważny temat, bo jednak rozumiem. Ja też właśnie doświadczyłam tego. Kogoś zdradziłaś? Nie, ale mnie zdradzali faceci. Przykro mi bardzo, naprawdę, bo to jest takie doświadczenie bardzo... Gada tak... A przecież zdradzał jakieś baby i mu nawet się przyznał. A gada, no przykro mi, takie smutne doświadczenie, no. Zapewniłem kilka razy takie doświadczenie dla kogoś, więc wiem jak to jest, tak? Zdradzić. Złe i okropne. No, mam nadzieję, że następnym razem się zastanowisz 10 razy zanim coś takiego nie zrobisz. Wiesz, nie będę się zastanawiać, tylko po prostu to a nie co zrobię. Ona mówi, no, stawia rękę? Dobra, dziękuję ci bardzo dobrego za rozmowę, cześć. Dziękuję.
Słuchaj, ale powiedz, że mnie wybierzesz, co? Chociaż do następnego etapu. No zobaczymy. Słuchaj, bo jak Meduza takie rzeczy o mnie opowiadał, to jeżeli mnie nie wybierzesz, to sobie ja wezmę naprawdę duży rozbieg, jeszcze większy rozbieg, i jak się rozpędzę, to trafi na Meduzę i przegra walkę. Essa! Co on odpierdala na Tinderze, że dziewczyny się ostrzegają? Jakieś dziewczyny wrzucały cię na jakichś grupach na Tinderze? No tak. Żeby coś tam uważać. Streamowałem Tindera. Co robisz na Tinderze? Streamuję Tindera i zapraszam na Melinę na streama sobotniego. Chcesz wystąpić? Będzie Liza. Czemu nie był w Trans TV 2? Czy pokłóciłeś się z Amadeuszem? Nie pokłóciłem się z Amadeuszem, broń Boże. Po pierwsze nie dostałem zaproszenia. Po drugie dostałem zaproszenie tylko na urodziny Amadeusza, które były streamowane, a na urodzinach się nie mogłem pojawić, bo byłem chory. Viber. What do you think most of the guys here, do you think they take the money or they take you? I think they came here just for fame. Just for fame? And attention, yeah. Attention, oh, okay. Then where do you think I came? I don't know. Maybe same, but... Maybe different. Wojtek, wymyśl coś śmiesznego. A zapytaj, czy Kamar, woli Polki, czy... No nie. Ale dymy. Ale go wyśmiał. What do you think about Poland? Polish girls? Polish girls. Polish girls are like very pretty. But a like... Skąd on jest? Most of them are like dumb, I can say. Really? Yeah, like easy to get. They're boring. Otnij jak mam pupę, jak możesz. Czujesz, taka jest... Zasoryki? No ale skąd? Właśnie jest twarda, ale lepiej by była taka piłeczka okrągła, nie twarda. Za łatwa dziewczyna na mnie, ja wolę dziewczyny, które mają jakiś szacunek do siebie, które, wiecie, są trudne, a nie, że po prostu pyk. Dlatego nawet nie wiem, czy nazwałbym to randką. Po prostu chciałbym wyjść na takie spotkanie. Nie wiem, już mnie zapraszałeś kiedyś. A to byłby, jak byłem w skeczu najewany. Pamiętasz tą sytuację ze skecza? Pamiętam, byłeś bardzo porobiony. Nie byłem porobiony, nigdy w życiu nie napiłem alkoholu, dziewczyno. Spierdziałeś się? Tak. Jadłem pizzę. Masz jakiś problem do tego? Nie spierdziałem się. Wiesz, że to jest niezdrowe? Na przykład w Japonii, jak jesz albo w jakimś innym kraju i bekniesz na cały głos, znaczy ci smakuje jedzenie. Albo pierniesz, także to jest akurat tradycja taka. Nie jesteśmy w Japonii. Jak przyjdzie ten gość kolejny, to zrób taki maksymalny rozkrok i sieć tak chłop, tak wiesz, jak w metrze coś rozpychają. I tak wciągaj katar, wiesz tak... To jest dobre. Hejka. Nie mogę go słuchać. Siema. Co to, to jest? Ja już się pamiętam ludzi z poprzedniego odcinka. Zmielili, znaczy w sumie to mnie trochę zmielili. Zmielili? Chuj. Nudni. No. Chuj, zmielona jest. Dzięki PZ, dzięki za miłe słówka. Ten widzisz, już dojebany mam. Wyjebany już mam generalnie. Ja się wtedy wkurwiłam. Wojtek gola oszalał, ty. Się trochę. Czym się wkurwiłaś? Zadolenie takie oszopienie, ja pierdolę. Wkurwiają mnie niektórzy, mega są dziwni, przychodzą, wiesz, pierdolą jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem, czasem ktoś się spierdział ostatnio. Tak się wkurwiłam tutaj. Meduza się zbekał przy mnie. No co ja ci mam powiedzieć, taki tacy ludzie. Opowiedz mi, co tam z końmi. Jestem bardzo ciekawy. A, z końmi. Jeżeli chodzi o konie, no to ja... Facet w chuj, jak dwal wyglądasz. Dopiero... Co tu się odpieprza? Jesteś w chuj, gościu. Głupie pytanie? Nie. A czy trochę, wiesz, pociągnę ten język, żeby... Ja chciałam właśnie więcej pogadać. Ja do końca maja jestem na szkoleniu w Woju i średnio mogę cię oglądać w czerwcu. Planuję jakieś stream... Planujesz streamy czy pościg na 3 miesiące? Czemu każdy widz jest z wojska, co ogląda? O co chodzi? Bo jesteś taki męski, jesteś taki jak drwal, masz brodę. Jebałbyś jak drewno. Wojtek, Golub, spokój się! Przekroczyłeś barierę. Do you know who I am? Like, on no. You know my background? No, I have no idea who you are. So, I'm an influencer. Mm-hmm. I had a lot of drama in my past, but yeah. I don't want to talk about it. Yeah. But a lot of boys had a problem with my past. Damn. Now I want to know what's your past. I also want to start my rapping career, like I have two songs, yes. Ready. Dawaj, stawaj jakbyś była w klipie, jedziesz jak w klipie. Dawaj mi tu trąbę, jak u słonia. Ej. Myślisz, że on ma taką? Maradona. Ej. Chciała twerkować, a przy nim się zawstydziła, ona w tym momencie. Ona ją zawstydza. W tych czasach bardzo często facet się zdradzają i czy nie masz problemu z tym, żeby na przykład postować swoją dziewczynę, czy nie masz problemu, że wezmę twój telefon, zrobię sobie selfie i coś napiszę na story. Fajnie wymyśliła. Czy są tam jakieś dziewczyny, które będą zazdrosne? No, pewnie będą, na pewno by się taka znalazła, no. Ale nie, ja generalnie jestem z takich typów, którzy nie zdradzają. A co z tego będę miał? No! Gówno. No. Mi zaimponujesz, bo ja tutaj przyszłam znaleźć tego. Gdzie to był za ty? Dobrze, to w takim razie proszę cię. Dziękuję bardzo.
Moce. No. Musisz zostać. Nie zostać. Usuwaj tego. Dobrze. Hmm? Sprawdźmy to. Jest górka wodna, no grubo. Niech usiądzie obok niego. Okej, okay, can I sit next to you? Nie wiem, chuj, sit. No, nie naturalnie teraz bardzo. Obejmij jedną ręką, jak możesz. I have outfit on me. Złap go za włosy. He wants to eat me, like McDonald's. Like McDonald's. Zmyraj go. Zmyraj go. I'm not a baby virgin like Madonna. Po szyjce, niech poczuje tak. Nie, bo ona tak jakby nie potrafiła dotykać faceta. No teraz nie, ta, dziwny się ten. Bardęga z Wirolu mnie dotykać faceta ponoć. Sobie, że jesteśmy na... Że dywan to deska. Wyobraźmy sobie, że ten dywan to deska i musisz mnie nauczyć. Chcesz windsurfing czy kitesurfing? To jest fajniejsze, co jest bardziej efektowne. Takie kite jest dla takich... No, dla pist, no. No, po prostu tego sportu się uczysz od razu. Pach, umiesz. Dobra. Koniec gadania, koniec, pływania. Koniec. No, windsurfing, masz coś takiego, nie pamiętam w ogóle tych ludzi, żagę. Poza czarnoskórym. Wyobrażamy sobie, że... I meduską. Ale poczekaj, ja tutaj jestem pan instruktor, okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. Podoba mi się strasznie to, że przejmujesz inicjatywę, jesteś taki... No. O. Teraz jej imponuję w sumie, no. O, tutaj. No. Mamy... Tu idzie nasz bomb, nie? Tutaj się zaokrągla. On dobrze pobajeruje. Mm-hmm. Ja myślę, że on w tych chałupach tam... Tak, powiem wam tak. Ale co, a deseczka pojeździłabym z tobą w skaterku jebany. Wiesz, co nie, też nie może można, nie przesadzać? Ja pierdzielę, Wojtek Gula, co się dzieje? Co mu się stało? Chyba mu spamowali na Instagrama, że jest NPC-tem i uznał, że musi poddymić w odcinku konkretnie. Dobra, brodaczu, czy jest szansa, że pojawi się szybciej u ciebie Bloodborne niż u Gucia? Nie wiem, kiedy on ma grać. A ja nie wiem, kiedy też będę. Ty jesteś popierdolony. Ale zagrałbym. Kocham cię. Co mój gołd. Koniec lekcji tego, ja teraz nauczę cię trochę twerkować. Znaczy, może trzęść dupą bardziej, co? Ja wyobrażam sobie, że moja żona teraz to widzi mnie tutaj, oglądającego Fagatę, która mówi, nauczę cię trzęść dupą. Wypnij dupę i teraz po prostu trzęsie się tyłkiem. Tak. Super, dobra, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. A tutaj. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Wiesz, że dużo chłopaków to dzisiaj tą rękę już całowało i to tak jakbyś no to całował ja w takim się razie z nimi. Całuję tą rączkę. Albo na przykład jakbyś powiedział, ale w dupę mi nikt nie całował i on cię wtedy cmok w tyłek. Ja pierdziel. Zwyrol! Musisz zbadać, co jest tłumacz, a co nie. Nie wiem, czy włączyć zwyrola na 100%, czy jednak tutaj zachowywać twarz. To nie jest Pornhub. Zachowywać twarz! Jak on w każdym odcinku jest zwyrolem. Wyjaśniony. Czyli nie odpalaj zwyrola po prostu. Okej. Okay. Ogólnie jak mam coś powiedzieć o sobie, to dla mnie najważniejszą wartością jest rodzina. Okay. Chciałabym być młodą mamą i chciałabym... A ile ona ma lat? Ty, ile ona ma lat? Ona już się ma 30? W ciąży i właśnie po to jest ten program. Ona ma 22 tylko? O ja pierdzielę. Dzięki Havox i Epitrex za 13-18 lat. Dzięki panowie. 30, ale po 22... operacjach plastycznych. Nie. No to widzisz, teraz trzeba znaleźć faceta. A dałbyś radę z tym dzieckiem? Coś pomyśleć? A myślisz, że dałbyś radę? Chcesz porozmawiać na takie tematy? Tak. To dawaj. Pocałuj mnie. No właśnie teraz stawiam na takich mega męskich facetów, żeby mieli dużo testosteronu. Tak, no. Zwiąże. No. Będzie robił różne rzeczy, żeby doprowadzić cię do różnego... Dzięki, Pen Kalowski, za 8 lat. Witam. I tam Pitrek. Znaczy, mi chodzi najbardziej o ciążę, o zapłodnienie. Dlatego właśnie szukam starszego faceta, żeby już był gotowy. No wiesz, no już u mnie zegar tyka, nie? Nie wiem, no dziwne w ogóle pytanie. Nie tyka. Głupku, chłop nawet w 70 lat może i robić dzieci na S. Co ty pieprzysz? Kurwa, dzieci. Poducz się. O co tu chodzi, nie? Pół roku mówię. Dziękuję ci bardzo, no. A co, już koniec, nie? Tak. No. A, szybko. Nie zdążyłem porozmawiać. Sprawdzałeś? Chłopie. Najważniejsze tematy zostały przygadane. Ja już mam 120, mam 12 dzieci. Dobra, dziękuję ci bardzo. Zajebiście w chuj, tylko no Wojtek jest też lekko pojebany, więc luz. Jak tam sushi smakowało? Nie, tak, 13. Ale nie, nie, co ty nie, piszesz? Nie było moje ulubione sushi, jakie? Nie. Okay. Niech ten, widzę, że jesteś spięty, zrobię ci masaż. Rozluźnij cię. Możesz. Ja się uśmiechnął od razu. Ty, a Blonski w tym Goats? Przez dwa odcinki powiedział dwa zdania. Czemu? Proszę, ogólnie kurs masażu. Imiona swoich dzieci, ja je robię, nie zapamiętuję. Jestem w tym... Walczę 800 plus. Dobra? Okej. Okay. FBI, obra! Zaraz mnie boli. A to łokieć? Nie. Ała. Ten masaż nie należał do najprzyjemniejszych. Prawda, ona go zbiła. To jest normalny gość, ona musi coś...
To jest man shaming, że ona wyśmiała chłopa. Nie powinna tak robić. Powinni ją skancelować. No. Może niech pęknie. W pewnym momencie. Czy prawda? Nie mam zielonego pojęcia. Szczerze mówiąc. Sorry. Zjadłam pizzę. Nic się nie dzieje. Ogólnie nie mój klimat. Z tego względu, że to jest taka... Patusiara. Myślę, że takich obyczajów. No, dawaj, zrobiła ci masaż teraz. Niech mu tak rozkaże. Ale tak, jak zrobiłam masaż, może ci położyć moje stopy. Czyli daje dupy? Tak? Mógłbym, ale wolałbym może nie stopy, ale coś innego na przykład. A masz fetysz stóp? Ja szukam faceta z fetyszem stóp, bo ja mam fetysz stóp. Nie to, że mam jakiś fetysz stóp, nie przeszkadzają mi, ale lubię zadbać. Ile będą o tych w tym gołd spieprzonym o tych stopach gadać? Wytłumacz mi, zanim pojadę i zapieprzę Wojtkowi NPC-towi goli w głowę hita. Krótka piłka z mojej strony, robisz pokaż, czy nie? Dawaj. No to pokaż. Ja uważam, że mam najpiękniejszy, ale nie mogę pokazać w kamerze. Na OnlyFansie ona pokaże. Bo nie pokazuje się stopy. Bok z delnami to rozstawił? Tak, ale możesz spojrzeć na moje stopy, ładne, no. Ocenić kolor paznokci i powiedzieć jak... To czemu je zakrywasz? Bo nie pokazuje się za darmo stóp! No dobra, ale to kapitalizm. Myślimy tak, mogliby iść do ludzi zrobić fotkę stóp. No. Co planuje grać? Postal i... No. Sprzedać jako, że to są ich stopy. Jak oceniasz, to są najpiękniejsze stopy, jakie widziałeś? Ja taki... Pokazali na chwilę! Goat zlikował. Stopy za duży, w sensie większy od pierwszego. To... Cześć, co? O kurde. Ja mam taką przypadłość, że jak dziewczyna ma drugi palec u stopy za duży, w sensie większy od pierwszego, to wtedy nic coś nie pasuje. Są ładne. Co? To ona tak ma. To dlatego nie jest z Marcinem D? Oj, nie pokazujcie mojej stópek. Oh yeah. Do Fabfulde. Są ładne, no. Widziałem ładniejsze stopy. Stifler mi pokazał na backstage'u swoje. I powiem szczerze, że robiły robotę. Znaczy ogólnie wiesz, ja nie lubię siedzieć, nie? Ja wolę na przykład stać to i wiesz... przez całą randkę. Ale to będzie, wiesz, będzie źle wyglądać, jak ja będę stał, a ty ten. Chyba, że potem będziemy coś robić jeszcze. Stifler wygląda jak ten z piosenki Big Dick, nie? Wiesz, który? Jak on opowiada, to zacznij robić UW, tylko tak mega seksownie. Wiesz, ja miałem w ogóle inne plany, że ja miałem naprawdę bardzo ważne spotkanie dzisiaj o 11, ale jak powiedzieli mi, że będzie fagata, czaisz? No naprawdę. O 11, ale jak powiedzieli mi, że będzie fagata, czaisz? No naprawdę. Ja pierdzielę, co to jest? Moja reakcja na tę informację. Te spotkanie przesunąłem na końcówkę kwietnia, bo ziomek do Gwatemali jutro wylatuje. Ona tak serio. Szypi. Robię to dla ciebie. Co to jest? Mówię zrobić Nie, to nie mój styl. Dla Stiflera jest... Wiesz, że jak kamera byłaby off, to Stifler już by zapieprzył sierpa? Serio, takiego mi SMS-a wysłał, bo ja mam z nim kontakt. Mega ważny fame. Zapytaj go, czy jest szansa, żeby kurde... Zakochał się. Wiecie, bardzo ważny jest fame, sukces i w ogóle. No. I czy ty po to... A Stifler wierzy w wróżki, nie? Ciekawe, czy był u jakiejś, bo kojarzy, że były wywiady z nim. Że on jak ma jakieś wydarzenie, to on idzie karty stawiać, czy coś takiego. Czy szedłeś, czy ja ci się podobam? Podobasz mi się. Tak? No. Wiadomo, że wierzę. Gadam głupoty, nie? Sigma! Oja! Szedłeś, czy ja ci się podobam? Wiadomo, że nie. Podobasz mi się. Tak? No. Wiadomo, że wierzę. Gadam głupoty, nie? Jestem tu dla fejmu. Ja wicemistrzem Polski we wstańcu towarzyskim. Ja pierdzielę! Legenda. Chce mi się złapać go za głowę i zrobić Ale on chociaż to mówi wprost, bo zobacz, Meduska ma identyczne, wydaje mi się, podejście bez obrazy, żeby mi nie wpieprzył, ale on tego nie powie, tylko będzie jakby gadał o zupełnie czym innym, żeby zmylić. Mimo, że nikogo się zmylić nie uda. Musisz mnie nauczyć, ja nie wiem, ja ogólnie bardzo chujowo tańczę. Nie wiem co to jest, ale możesz pokazać, no. Szeroko ramię, prawa noga, no. Do tyłu, nie odrywając drugiej. Mhm. I do boku. Mhm. Dociągasz tą. Co to jest? Tutaj. Mhm. Jeszcze raz. Twister. Mi amor, como siente? Nic do niego nie gadaj, tylko od razu musisz na kolana. Wiesz, całe życie to jest Young Iggy? Wiesz, ten znany. Ten znany iluzjonista. Patrz. Nagle masz się pokazać. Że sprawia, że rzeczy znikają, bo jest pala. Przetłumaczę ci to? Young Iggy, znany ćpun. Znaczy się ten. Raper. Nie?
I chciałam sprawdzić, czy... To był dobry ruch. Chciałam sprawdzić, czy między nami zaiskrzy, wiesz? Mhm. Myślałem, że się pośpieszyłem z tymi całusami, ale widzę, że... A umyjesz uszy? Znaczy, tak. Chodzę pewnie, nie? Fajna dziewczyna, ma tą pewność siebie, którą ja lubię. Czy Kaman Brook wygra? Nie, bo Fagata nie umie po angielsku na tyle dobrze mówić. Nie wiem, kto wygra. Dziwiłem, powiem ci, bo jak wcześniej dawałem jej buziaki, to było takie, a teraz wiesz, siadę na kolankę, mówię, kurde, fajnie, jeszcze mi siadać, nie? Sexy taniec. Sexy taniec. Ja lubię na przykład, jak facet, wiesz, się wije przede mną, twerkuje. Dobra. O kurde, dobra. Skoczulka pod spodem. Ja mieszkam obok Igiego, nie wiem, czym on pali. Ale śmierdzi na całe Żukowo. No co, no pali koks w piecu, koks wpieprza do pieca. Jak agresywnie! O, spodobało się, jak zaczęła chichrać od razu. Zajebiście, erotic dance. O, po nami! Ja lubię tak agresywnie, trochę się stresuję przed I on je teraz. Musisz walnąć sobie jakąś setkę przed tym. Wstań. Spogrywałem. Trochę się gubię i nie rozumiem trochę. A zrobisz mi jakieś seksowne zdjęcie? Ja seksy zdjęcie mam zrobić. Powiedz, że jako influencerka chcesz, żeby twój facet robił ci zdjęcia. A to, żebym ci fotki robił. Jak facet, jakby wiesz... Kojarzę go skądś. Gdzie on był? A, wiem gdzie. Już nie musicie pisać. Świt żywych trupów. Ja żartowałem. Ja dobrze robię, bo ja mam koleżankę influencerkę tak? I tak. Dobra, to zrobisz mi 3 zdjęcia, okej? Okay? Tak, najpierw to, moja droga, trzeba aparacik przetrzeć. Już przecieram. Wiesz. Tak. Zatańcz dla mnie, zrób dla mnie pokaz. Ja... Sexy, ściągnij... Żartuję, on jest chory. On jest chory na mukowiscydozę. A ja się z niego śmieję, przepraszam. Szukę. Dobra. Ja w ogóle teraz ćwiczę na siłce już od 2 tygodni. Tak? A mogę dotknąć? No. A w ogóle... Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa. Zaraz wyłączę streama. No, będę ci wyglądać, czekaj. Kurde, co on pieprza za to, panie? To. Masz kolczyk w sutku? No, w drugim... Ja też! Zrobiłem w drugim też, ale krzywo przybili, wiesz, i czekam... Ja też jest trochę krzywo. Nie, właśnie jest idealnie, nie? Nie no, kurwa, jest krzywo w chuj, pokaż go. Ja na przykład lubię, jak wiesz, dziewczyna mi liże sutki. Ja to oglądam przez palce, wirtualne. Dotknij moje klaty, patrz. No. Jaka twarda, czaisz? No. No. Tylko klata? No. Nie, wszystko ma twarde, nie? No. Nie. Ale żeś się obcikał, no. Mam na sobie outfit, 7 koła. Ciało jak butelka, Coca-Cola. Fagata to jest jednak NPC, nie? Słuchaj, teraz twerkuj. Fagata to jest w jakimś sensie NPC. Ona ciągle mówi to samo, tak naprawdę. Umiesz to robić, ja wierzę w ciebie, Sifle. Dajesz. Twerkuj. Czekaj, tak. No. No. I jak to się robi? Pokaż. Nie. Dupą trzymać po prostu, dupą. Nie, do przodu i do tyłu. O, no! Super, Stifle, super! I teraz powinnam mieć tutaj pieniądze i ten... Zajebiście, Stifle, zajebiście, yeah! Mam dla ciebie zadanie, słuchaj. Masz minutę, żeby opowiedzieć o mnie i zareklamować mnie jak najlepiej. No to powiedzmy tak, mamy tutaj dziewczynę, jest pewna siebie. Nie obchodzi ją, co myślą inni. Miała parę swoich takich, no to chyba każdy słyszał, ale... Excuse me? Na każda reklama jest dobra, tak? Tak mówili Wolku. Co sądzisz o koledze Mamonie? Myślisz, że ciężko mu na tym wózku? Na komisariat dojechać? Ja wiem, ja go nie znam. Co myślisz o Disie? Ja lubię bardzo showmenów, takich pewnych siebie gości i uważam, że mnie nie sprzedałeś. Zrób takie showy. Niech wstanie. Tak w telewizji Mango. Kamery po środku. Sprzedaj mnie, wiesz. Lubisz showmenów. Mhm. Rzecz polega na tym, że ja mogę być showmanem. Muszę się przygotować do czego, mogę być showmanem, ale pieniądz lubi ciszę, taka jest prawda. Co? Co to pieniądz lubi ciszę, kurwa, mać. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli pieniądz lubi ciszę i mniej osób o tobie coś wie... Co pierdoli w ogóle? Nie wierzę, że on sprzedaje doby. No ja też nie. Chcę kupić to? Pieniądz lubi ciszę. Ja nie czuję się sprzedaną. Ale Wardęga niszczy biednie życie. Tutaj. Sprzedaję kobiet, ja nie jestem sutenerem. A, no dobra. Ja sprzedaję domy. I zrobię jakąś dziwną pozę. No dalej, trzy pozy, trzy zdjęcia mi robisz. Żeby było sexy. O kurde. Dobra, jest G. I ostatnia, najważniejsza. Ja bardzo często tą pozę stosuję na moich zdjęciach na Instagramie, okej? Okay? Aha. To jest dobre, no. Zobaczyli dupę i wszystko. Miniaturka! Jesteśmy zajebici, chłopaki. Dobra, w takim razie dziękuję ci bardzo. Bardzo mnie zaimponowałeś. Tak? Tak. Randki czym? Dobiegły końca. Nadszedł czas, aby... Jak koniec? Jak
połowa tych uczestników nawet nie powiedziała więcej niż jedno zdanie. No Meduska co powiedział, bo nie pamiętam już nawet. Co powiedział Meduska? Że jak go nie wybierze, to się rzuci z dachu. Czy to ten drugi powiedział, że rozbieg weźmie i uderzy ścianę? Kurde, nie pamiętam. Trójka, ale która skonfrontuje się z Fagatą w ostatnim etapie. Trzeci etap i wybiorę tylko... A, że się biło nią. Chłopaków. Poproszę ciebie tutaj, Meduzę. Dobra, czekaj, kto przejdzie, czekaj. Zanim ona trzeci wybierze. Etap i... Trzech wybiera tylko, tak? To przejdzie chyba ten, bo jej się podoba. Kurde, czy Kaman Brook przejdzie? Ty, jak tylko trzech ma przejść, to nie wiem tak szczerze kto. On, Kaman Brook i co, i ten? Nie, on chyba nie przejdzie już. Meduska? Nie, Meduska jej się też w ogóle nie podoba. I ten? Mlekołak? Czy ja? Biorę tylko trzech niestety chłopaków. Poproszę ciebie tutaj, Meduzę. I ciebie. I teraz tak, powiem trochę o każdym z was. U ciebie, Nathan. Się no bardzo... przepraszam, że tak powiedziałem. Mi podobało, że tak kozaczyłeś. Ja tak mam, jak się zakocham. Czyli tam w Szelidze też jesteś zakochany. Zapomniałem. U ciebie, Meduza. Nie podobało mi się, że jesteś taki... Bardzo mocno mnie podrywasz i to bardzo czuć, a ja lubię, jak chłopak jest taki trochę... Jednak niedostępny. Nie dodawaj sobie, co ty sobie tak dodajesz? A tutaj bardzo mi się nie podoba ten temat strat. Jakby ja serio jestem totalnie... Czyli z tej trójki przejdzie ten po prawej, nie? Ten Nathan. Przeciwko temu. I ja nie oglądałam tego programu, ale słyszałam tam co nieco. Albo nikt, rzeczywiście. Ty, może nikt nikt nie przejść, no tak. No to nikt. Osobą, która weźmie udział w finale jest... Meduza! Ja pierdzie, dla wyświetleń, dla kontentu, 100%, jak? Kurde, ale cię lubię, Fagatka. Soko. Wielbiam cię. Dobra. Imponujesz. To wam dziękuję bardzo. To teraz ego tamtego, bo nie rywalizowałem. Ja miałem taki niesmak, jak zobaczyłem, że powiedziała Meduza, let's go, no. Mam nadzieję, że zaakceptuje mój wybór, że jednak nie chcę się wiązać z taką osobą jak Fagata. Chciałbym wam życzyć, żebyście znaleźli sobie tak piękną miłość jak Fagata. My się widzimy w klatce. Jeżeli z tego programu będzie jakaś walka, to ja chcę procent. Poproszę waszą trójkę. Co powie na to testerka diet? Z zapchanymi ustami się nie mówi. Dziękuję bardzo za sushi, jesteś w ogóle przemiły. Ja ale co papa, no nic wiesz, nie powiedziałem. Z tobą też mi się super rozmawiało, przepraszam, że nie chcę niektóre ty kryć. Dobra, z tej trójki, czyli ona z każdej trójki bierze po jednym? Bo jeżeli tak, to z tej trójki przejdzie Stifler dla wyświetleń. Dżowa akcja, ale musiałam. I tutaj z tej trójki. Niestety wszyscy odpadacie. Ja przepraszam was bardzo. No dobra, bo ja myślałem, że bierze kogoś, to nie ważne. Miło było bardzo poznać. Dziękuję. Zszokowany jestem, czaj, że odpadłem, nie? Dawałem sobie 85, tak wiesz, minimum 85%, że przyjdę do finału, nie? Ty, a on się z bombardierem chyba bił, nie? Wtedy też chyba mówił, że tyle sobie daje na wina. On zawsze jak mówi, że wygra, to przegrywa, czyli git chyba, no to... Musi mówić, że przegra. Jestem za dobry dla Fagaty. Ona robi bad boyów, kryminalistów. No nie tym razem, nie pykło, dzisiaj nie znajdę miłości. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? Pamiętaj. Kiedy horror? No każdego był. Dnia możesz jakoś wygrać. Teraz tutaj poproszę waszą trójkę. Z tej trójki to przejdzie Kaman Brook. Jesteś przemiłym gościem, super się stąd cały czas. Zaimponowałeś tymi pompkami. Super. Czy możecie ściągnąć tamtego ziomka z kadru, bo mnie rozkurwi zaraz. Którego ziomka? Kurwa, po lewej jest sushi ziomek. Ty też jesteś w ogóle super miły, super pozytywny i bardzo na mnie duże wrażenie tutaj zrobiłeś. I like your style, we had the best vibe together, so I pick you. Wam dziękuję bardzo. Dzięki. I pick your dick. Dzięki. No nie pasujemy do siebie z Fagatą, tak, no co tu dużo mówić, kurde. Myślę, że stać było mi na więcej ogólnie. Bardzo się zaimponowałeś, ty już zrobiłeś to. Ten przejdzie, no jak on nie przejdzie, to jest fake. Zadanie i mimo, że na początku chciałam cię wyrzucić, to... Już nie musisz tak słodzić. To potem było fajnie. Obstawiaczko wybierze, że to wywala. Dziękuję ci za naukę jazdy na desce. Ty albo ten, ale nie, no chyba ten. Przepraszam, że za takie dżowe teksty to był Wojtek Kola w mojej sławce. Surfer. Środek go przebijał, mimo że był młody. Z waszej trójki chciałabym wybrać... No nie wybierze tego?
Borgia zrobiła? Ciebie, bo zaimponowałeś. Co jest? Zmienił się jej gust, czy kłamała od początku? Ona chyba kłamie, a ja jej wierzyłem. Tak jak Stu. Najbardziej tym, że wykonałeś to zadanie, które było chyba najbardziej jakby hardkorowe ze wszystkich chłopaków. Dlatego ty przechodzisz dalej. Wam bardzo dziękuję. Przepraszam, bardzo super mi się z wami spędzało czas. Dziękuję ci bardzo. Temu poważnemu jest smutno. Ale jakie zdziwiony w ogóle. Spodziewa się niespodziewanego, tak się mówi. No cóż, dobra zabawa i tyle, nie? Mi się bardzo podobało. Nie. Nauczyłem się trząść tyłeczkiem, nie? Razem z Pagatą. Jesteśmy już w ostatniej części. We are at the last part. Mam tutaj dla was trzy zadania. Każdy dostaje jedno i będzie musiał wykonać. To zaczniemy od ciebie. Show it to the camera. We will like train Bayot. Mm-hmm. What's that? Jak to powiedzieć po angielsku? Brazilian Jiu-Jitsu, my friend. Brazilian Jiu-Jitsu. Okej. Okay. Majduska jaki. Kurczę, czemu ja tego nie wziąłem? Ja bym cię tu tak zakręcił, żebyś się kręciła jak piłka w ruletce. Yoga challenge. I dla Meduzy został masaż. Czyli Meduza zrobimy masaż. Ja tobie czy ty mi? Ty mi! Robimy tak, że jak ci się spodoba mój masaż, to się zrewanżujesz. Dobra. Wchodzisz w to? She's pretty cute. Ale mnie rozśmiesza cały czas, jak Meduska się patrzy. Samo tego się patrzy. On by mógł nic nie mówić i już bym się śmiał. Masaż. W sensie bez obrazy, że mnie połamał. Ale zobacz jego spojrzenie. On się jej na duszę patrzy, rozumiesz? Wchodzisz w to? On cały czas się tak wpatruje. O co chodzi? I think I'd take her on a date and make money every day, but I'm not gonna na see dupę her chyba. Idę masować Fagatę, a wy oglądajcie. Zaczynamy jogę. Powiedz mi, czy kiedyś robiłeś takie rzeczy? Nie robiłem, ale bardzo chciałbym. Zresztą mi kurtkę, bo ci będzie niewygodnie. Oj. Proszę, bądź delikatny. Staram się. Okay, now I will show you some tricks how to, you know, end your opponent. Mm-hmm. Oh, you're gonna be doing... Yeah, I will choke you and and shit. I hope you are into dominatrix, so so we will enjoy it. Dobra, więc Spider. Mamy ostatnią konkurencję, czyli masaż. Pierwsze pytanie, Fagata. Mm-hmm. Czy lubisz ból? Nie, ale nie, jak ktoś mnie masuje. Wiesz, że to decyduje o tym, czy wygrasz z chłopakami. Oni chyba siedzą tak na swojej stopie. Jakby się... Tak? Jedną z tobą musimy się złączyć. Ja pierdzisz, to jest nierealne. Okej. Okay. Spróbuj może wyprostować nogę. I wyprostuj plecy. Jest, ja myślę, że jest. Ale widać pomiędzy tym Afrykańczykiem a Fagatą stary dobry vibik. Nie, ale Boxel to jest rasista. On jest z RPA. A Boxel typowy biały kolonizator, rasista podkreślam, Afryka i koniec, nie ma tam krajów. Boxel, cancelet, please. Yeah. Did you train something? Did you train MMA? I know from UFC, like I watch it a lot. What fighter is your favorite? Conor McGregor. Oh, okay. Okay, so you're gonna be Derek. Czaj, co on powiedział, że Conora McGregora zna? From UFC, like I watch it a lot. What fighter is your favorite? Conor McGregor. Oh, okay. Okay, so you're gonna be there, like on your knees. Ale zobacz, Bogdan, podeszła jak u ciebie, u tego chłopaka. To czasy dla Michała. To się dobre. To czasy dla Michała, bo się dosi wielki. Klasik. Ja to dobrze robię. Hashtag tall guy. Oh shit. Am I supposed to tap out? Yes, yes. Powiedz mi, Fagata, czy używamy olejku, czy nie? Nie. Nie używamy olejku. No to chyba przechodzimy do czynności manualnych. Nie ma pojęcia, co robić, kurwa, nie ma pojęcia. Jak tam, chłopie? Nie bój się. Stałeś już? Bój się. To boli, ty jesteś bardzo mało delikatny. Boli cię to? Dobra, będę bardziej delikatny. Ale też nie kilka, czyli pod paszkami. Ty musisz mieć nogi chyba między moimi nogami? Wywalcie mnie tego wariacika tygrysa z ekranu. Tak zwane nożyce. Tygrysie, co ty gadasz? Kolego, ale lubisz się eksperymentować w łóżku? Wojtek, to jest buczeńcuk. Your opponent is here. You have to grab my arm with this my arm, yes. Yeah. And then you go like this and you grab your own hand. I go like poof, poof, poof. Then I go like this. Like that? Yes, yes. It was good. Pokaż mi prawdziwe Kongo. Pokaż mi prawdziwe Kongo. Naprawdę? No. Zobaczyć Kongo? Kongo? Jej kręgosłup złamie zaraz. Ale powiem ci, jesteś 100 razy lepsza, jak się właśnie śmiejesz, uśmiechasz. A co, ty jakiś, nie wiem, miałeś kurs fizjoterapii, z masażu?
Ja. Chyba podrywu, kurs, ale kurs. Stosowałem praktykę. Chodzimy niżej. Chodzimy niżej, to muszę wejść sobie tutaj. Teraz cię troszkę pouciskam. Dobrze, skakujemy na fagatę. O, to umiem robić, to umiem, to ja nawet mogę ciebie podnieść, stary. Serio ci mówię. Dajesz, musisz się nachylić. Dawie Meduska rozstawił już namiot na biwak. To jest facetem w tym związku. Najwyżej mi złamiesz nogi. Ty, na pewno mnie utrzymasz? Na pewno, to musi być na miednicę. Tak powoli się wchodź. I po prostu nogi, po prostu nogi. Dobra, to było przez chwilę, to wyszło, prawda? Dobra, powtarzamy. Ale jestem mega silna, co nie zaimponowałam ci. Strasznie. W ogóle przez cały ten program. Nigdy nie myślałem, że spotkam drugą tak silną kobietę. Się kładź powoli. Jest! Ej, no kurde, elegancko to. Fajne. Sit on me. And, oh my god, I don't know how to show it. Nie wiem, jak to pokazać. Yeah, put your legs like this and my arm needs to be straight. Oh, okay. Wait, so basically like... Yeah, you go like basically this. Basically the final position should be that. Yeah, and then you have to put it like there and... Squeeze. Hips up. Ah. Też troszeczkę... Wyciągnąłbyś balachę w fagacie, czy... Zrobił balachę i na klat. Nie no, oglądajmy dalej. Mamy dyskomfort ze względu na stanik. Trochę mnie to korci. Żartuję, no. Drugie? Tygrys potrafi rozerwać. Ale Kongo. Coraz dziwniejsze te wstępy do nosów. Podoba. No nie no, jest spoko, jest spoko, no. Spoko jest? Mhm. Powiem ci, że mi też się podoba. Daj buziaka. Jaki dziwny moment. Ty jesteś chłopem, ja babą. Dobra. Teraz ty zapytaj, jaka jest twoja ulubiona pozycja? Ty jesteś chłopem, ja babą. Ale nie może ja pytam. Skoro robimy pozycję jogi, to jaka jest twoja ulubiona pozycja, ale nie jogi? McDonaldzie, która pozycja? Możesz, może dokładniej? Możesz powiedzieć może głośniej? Chodzi o seks. W sensie moja ulubiona pozycja w seksie. Mhm. Kurde, nie... Ale rób te pozy, no ty nie masz podzielności uwagi, dalej. No właśnie nie mam, mam dysleksję, kurde. Też mam dysleksję. O. Wow. Oj, zajebiście, i tak bądź. No i ja nie robię... powiedział. Spróbuj. Umrę z ciekawości. Jeszcze raz. Złamię się kręgosłup. Dodaj tą emotkę. No nie wiem. Tak w tym odcinku. Dobra, było okej. Okay. Dziękuję ci bardzo. O, a odpowiadając na tamte pytanie. Aha. To na piesk. Ale ty czy dziewczyna? Ale to już jest drugie pytanie. A ty chcesz się może podzielić tą samą informacją ze mną? Nie. Nie ma tak. Dobra, dziękuję ci bardzo. Będzie ci podpowiadał, Kacper. Mam brudny kubek i myszkę. Okay, you have to go there. Teraz ściągasz prawą rękę jakby na swój brzuch. Tak, i przekładasz prawą nogę za jego bark po prawej, tak jakby za szyję, żeby zarzucić. A, moją nogę prawą? Tak, twoją prawą. Tak? No nie, nie, nie. Tu? Tak, i zginasz w kolanie, żeby go ściągnąć. Ściągnij go. O, i teraz zaciągasz drugą nogę i zapinasz na tą swoją lewą. Tak? Tak, tylko podłóż ją z drugiej strony. To, o! This is a good teacher. No, this is a good teacher. Wyprostuj biodra do góry, żeby go wypiąć i zrobić sobie miejsce. Kurwa, ja nie wiem. Ale czemu ona go dusi? To jest chamskie, przecież to przypomina... No musisz wygrać program, musisz się postarać. A jak nie wygram, to się ze mną nie umiesz. Ale z tej trójki to chyba Meduska wygrał, dziwo, i mnie to dziwi. Ciebie też to dziwi? Wiesz? Nie. Naprawdę? Naprawdę. To jest tak przypierdolić powinien. Teraz straciłaś w moich oczach, bo ja nie chciałbym cię traktować jako wygraną. Bardziej bym chciał cię traktować jako... zdobycz. Ale Kongo. Ale Kongo. Ja pierdolę. Nie pierdolisz, ładnie pachnie. To jest najgorsza odpowiedź na to. Ja pierdolę, nie pierdolisz, ładnie pachnie. Ale podoba mi się to, że nie, Meduza, bo ja zaraz stąd ucieknę. Dobra, ja nie oliwkuję ciebie. Nie. Muszę, ja zaoliwkuję tylko swoje. Nie, bo będę i tak w oliwce. Nie. Tyle. Nie. Właśnie to chciałem, do tego chciałem doprowadzić. Ja pierdzielę, no nie mogę tego oglądać, no co się dzieje? Ale czemu? Faraonie. Dodasz? No nie, no chyba nie.
pod tym. Dobra, jest koniec. Myślałem, że uwielbiam. Już jestem wymasowana, dziękuję. Bał cię, czy nie? No, super było. Postarałem się i powiem szczerze, że spodobało mi się to tykanie fagaty. Ochrona, co Meduza jeszcze robi na planie? Przechodzimy do finału. To jest koniec już. Hejka, mamy ostatnią... Czyli co? Wygra Meduza? Część, gdzie będę musiała zdecydować, kto wygrywa, kto odpada. I to było dla mnie bardzo, bardzo ciężkie. Wy nawet nie wiecie jak, ponieważ wszyscy byliście bardzo, bardzo chujowi. Nie to żartuję. Wszyscy byliście zajebiści. I teraz tak. Fagata Meduza ratuje program. Ja cię bardzo lubię prywatnie i co tym wiesz. Tutaj ty mi bardzo zaimponowałeś. Ale wiesz, że powiedziała prawdę przez chwilę. I się bardzo starałeś i mimo tego, że zobacz, chciałam cię wyjebać, no, przywróciłam cię i jesteś teraz w finale. Tak. Yeah, I was like really happy that even though I was doing nasty shit boys told me to do, you were very respectful to me. Yeah. No to jeszcze zadam wam pytanie. Gdzie byście zabrali mnie na pierwszą randkę? Okay, you go first. Okay. On a date, I'd probably take you... let me think. You look like someone who likes to like eat. Oh! Thanks! You look like someone who's a foodie. You look Sigma. Like a foodie. Probably just call you to my house and cook for Red flag, bo lubi jeść? No tak. Bo ci przeżreś tego, kapitał. Dzięki ninja za 20 lata. Witam. Gdyby się skończyło, to wiecie. Na randkę bym cię zabrał. Zaczekaj, co oni gadali? My house and cook for you myself. Okej. Jaka jest tradycyjna potrawa w RPA? Kto by ją wziął, puściłby na pizzę. Człowiek myśli. Gdyby się skończyło, to wiecie. Na randkę bym cię zabrał na jakiś fajny wieżowiec. Nic. W sensie wieczorkiem na zachód słońca. Nic. Może być złota. Do Wojtka Goli na chatę. A jednak. Najlepszy klub w Warszawie, Wojtka na mieszkaniu. Zapraszam. Wojtek Gola. Ona już ma w głowie apartament Wojtka Goli. Już byś myślał o złotej. Wojtek Gola wygrał program przypadkiem. Ja udostępnię apartament. A udostępnisz im apartament? Na randkę. Aha. Nie, to żebyś to nie zabrzmiało. Woda z kałuży? Zabrałbym cię na Zabrałbym cię na zwykły spacerek. Na live'a Kongo TV. Gdzie byśmy sobie mogli spokojnie porozmawiać. Przy okazji coś dobrego zjeść. Wypić jakąś dobrą kawkę. Bo nienawidzę kawy. No to wypijesz herbatę. Dobra. Rozkaz. Do wyboru, do koloru. No to uwaga, czas na wyniki. Masz to było pić tę herbatę. I niestety jako pierwszy odpada... Środkowy. Środek. Babik. Przepraszam cię. Babik? Muszę to czuć, ale naprawdę super sobie poradziłeś i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że... W sprawie odpadnięcia dotarłeś do finału i naprawdę miałam Edward bardzo ciężką decyzję. Ale co ty piszesz? Chodzi ci o przyjaciela z RPA, tak? To pisz RPA, a nie... Dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że ci się podobało. Strasznie mi się podobało, w sensie ja w ogóle byłem w szoku, że jestem tak jakby w finale. To już był szok. Nie dziwi mnie to, bo no, nie uważam, że zasługuję na wygraną. Tak jakby. Dzięki. Super gościa, ale powiedział. Dzięki. Dziewczyny, piszcie do niego. Ale co sobie poćwiczył jogę z fagatą, to jego, nie? To jego, to prawda. Okej, i teraz mamy to finał. To prawda, nie. Ale presja. I okej, to było bardzo, bardzo ciężkie, serio, jakby ja chodziłam... Myślę... I radziłam. Ty, bo tak z drugiej strony myślałem, że Meduska wygra, bo dobrze powiedzmy, że poszło na końcu. Ale ona wie, jakie są zamiary. Jeżeli ona nie robi to tylko dla wyświetleń, co jest w sumie i tak mało prawdopodobne, ale uznajmy, że nie, to wygra Jamal, bo on jej nie zna w internecie, nie wie, jakie ma zasięgi, więc wiesz, o co mi chodzi. A Meduska dla kontentu to wszystko robi. Wiesz, o co chodzi. Także chyba wygra Jamalito, jeżeli ona nie patrzy tylko na liczby, ale jest to i tak mało prawdopodobne. Ale uznajmy, że tak jest, że nie patrzcie na liczby fagata. Ludzi dookoła, kogo wybrać. Ale to musi iść od siebie, od serca. Wiem. Co najbardziej urzekł. Wygra Jamal, bo to jest Polka, więc wiadomo. Ale co wiadomo, co ty mówisz?
I na wygraną zasługuje Jamalito. Brooke Happy. Nie Meduza, nie ty. Happy Brooke? Nie, Brooke Happy. Ale dobrze, jak się cieszą. Jak to się mówi? Szukamy miłości dalej. Congratulations. You won. My friend. Brooke. Co się dzieje? Yeah, I was very... Halo, halo. Może i wybrałaś swojego przyszłego chłopaka, ale prawda jest taka, że on jeszcze nie wybrał ciebie. Czy on wybierze siano? Nie wy... Ja pierdzielę, Brooke Happy. Czy Brooke wybierze siano? My się wydaje, że nie. Mamy tutaj w tej skrzyni... To po angielsku musisz. Okay, so I'm a amateur in English, so you know, inside my chest, I have a 5,000 złotych. And you can choose. Yeah. Fagata or money. Ej, czemu ty kupiątki, a nie dychę? Love or money. Tak jak w poprzednim it's odcinku. Choice, mate. Yeah. Plują na Brooka? You can choose right now. Okay. Ty so honestly, I'll take the money. No! I good time! I don't blame you. Ej, myślałem, że wybierze ją, serio. Ja pierdzie. Nie, Brooke Happy. Cześć, Brooke Rob. Brooke Rob. I would choose money. It's yours. Congratulations, you won 5,000 PLN! Ale czemu nie dycha? Why did I choose the money? Because I don't think Fagata is someone that I could actually like date or like vibe with if we're actually Sigma. To date, like be in a relationship. I just don't think she's my type right now. The key. Sigma male. Not the key to my heart. Oh yes! W szoku jestem! Nie, bro. Pomyśleliście, że nie będziecie musieli płacić nikomu! Wojtek NPC gola! Bo ja po prostu chciałam powiedzieć, że mnie urzekł... 5k, bo się fundusze kończą? No właśnie, tamtej dali dychę chyba, co nie wybrała Blonskiego, nie? Bo ja po prostu chciałam powiedzieć, że mnie urzekły te teksty Wojtka Goli, które mówi mi przez słuchawkę. Ja po prostu pójdę na randkę z Wojtkiem Golą. Co? Nie jestem teraz jedyny, tak zrobił siano, nie? Ale mnie przynajmniej za 10 koła. I to, moi drodzy, był program dwałem. Yo bro, I can help you. Dobra, napisy końcowe, chuj. Goldstein! Cześć, tam coś Kamal Brook gada w tle, ale co? Słychać go. Goldstein! Czemu oni go wyciszyli? A w kolejnym odcinku... Stopę musisz położyć na ziemi. Dziwnie muszą czuć dziewczyny, jak są pompowane. Ferrari będzie? Wypadasz. Jicha! To tak zerkasz. Jak mi pokażesz swoje walory? Ja pierdzielę! Nie mogę z tego koc. Nie no, ale dobrze się to ogląda. Lepiej niż pierwszy odcinek. Chyba dlatego, że nie było tylu wstawek z Meduską, które były bez sensu. Ale i tak gorsze niż z Blonskim chyba te dwa odcinki. Ale spoko, obejrzymy z Ferrarim. Może się okazać teoria prawdziwa, że jak baby się o chłopa biją, to się fajniej ogląda niż chłopy o babę. Wierzysz w tę teorię? Płaskiej ziemi? 27-10. Co? She's pretty cute, so I think I'd take her on a date. Can make my new every day, but I'm not gonna see her again. Ale kłamał. Brook Rob. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!